Nazywam się Olga i od 2016 roku razem z Iriną prowadzę August Design Studio, ale jakby bardzo wiele rzeczy złożyło się na to, że ja założyłam to studio, że zdecydowałam się na ten krok. I dlatego chciałam Państwu jakby opowiedzieć tą historię jakby iluś wydarzeń w moim życiu, które sprawiły, że ja stałam się rzemieślnikiem. To jest moja pierwsza wytoczona na kole miska. Z 99 rok. Ja przez całe liceum chodziłam na zajęcia z ceramiki, ale ciągle nie mogłam wielu rzeczy zrobić. Nie mogłam robić form, nie mogłam toczyć na kole, nie mogłam szkliwić, mogłam tylko wypalać w niskich temperaturach, a nie w wysokich. Po prostu albo ceramiku, którego opracowałam, nie miał koła garncarskiego, miał słaby piec, który nie wytrzymywał takich temperatur wyższych. W związku z czym wszystko to było takie dosyć ograniczone i jak ja do niego przychodziłam z jakimś rysunkiem, chcę tak, to on mówił, no nie, nie da się. Tą miskę wytoczyłam na kole na kursie wakacyjnym w Chelsea College of Art, który dostałam w prezencie od mojej mamy w zamian za kurs językowy, na który bardzo nie chciałam jechać. Ale jakby wróciłam po tym i co dalej, jakby dalej w Polsce nie mogłam, jakby nie potrafiłam znaleźć ceramika, którego mogłam toczyć na kole, szkliwić, robić formy i tak dalej. Skończyłam dwa kierunki studiów i potem nadarzyła się okazja, żeby wyjechać na Bornholm. To był wyjazd sponsorowany przez Duńczyków, przez państwo duńskie. Ja trafiłam do Uniwersytetu Ludowego w centrum wyspy i do pracowni, w której było wszystko, która była otwarta 24 godziny na dobę. Więc jakby przez pół roku siedziałam w tej pracowni, ale przede wszystkim poznałam tam Annemette Jotoy, moją nauczycielkę, która jakby przetarła szlaki i powiedziała, że wszystko się da zrobić i dawała mi dodatkowe książki, dodatkowe zajęcia. Pokazała mi też fantastyczny sposób wypału ceramiki w piecu na drewno. Wtedy w Polsce chyba tego jeszcze nie było, teraz już jest parę takich pieców. I ja pod koniec tego pobytu na Bornholmie mówię, przyszłam do Annemette i mówię, Annemette, ja chcę się dalej uczyć, ale co mam zrobić? A on mówi, no to idź do takiej szkoły na Bornholmie, jakby w drugiej części wyspy jest taka trzyletnia fantastyczna szkoła, którą ja też, ona też skończyła tą szkołę. Ja mówię, no wiesz, no byłam dwa razy już skończyłam licencjat, więc trochę głupio, już nie pójdę do żadnej szkoły, nie. No to w takim razie masz tu książkę, to jest spis brytyjskich ceramików. Jak chcesz się zajmować ceramiką, musisz jechać do Wielkiej Brytanii. I ja faktycznie dzwoniłam po ceramikach, którzy mnie interesowali, czyli takich, którzy wypalają w piecu na drewno i trafiłam do Nicka Collinsa i Sabine Nemeth. To były, Nick miał bardzo mały warsztat wtedy. W zasadzie nic się tam nie mieściło. Całą pracę wykonywał na zewnątrz. Ja tam generalnie sprzątałam. Układałam drewno, sprzątałam, paliłam w piecu, czasami kosiłam trawnik. Ale to, czego się tam nauczyłam, to takiej uważnej obserwacji naczynia. To, że naczynie może mieć wiele faktur, wiele kolorów, z czego one wynikają, z czego wynikają, jakby jak się robi poszczególne fragmenty naczynia, z czego wynikają kolory na tych naczyniach. Potem w jakiś też dziwny sposób trafiłam do pracowni Martina McWilliama w północnych Niemczech i to był zupełnie inny świat, bo o ile u Nicka rano się wstawało i Nick mówił, nie, nie, dzisiaj jest ładna pogoda, idziemy na spacer i tak przez kilka dni, a potem pracowaliśmy od 6 rano do 10 wieczorem non-stop, tak Martin przychodził do pracy o 9 i wychodził o 17. Były dwie przerwy regularne, a jego prace były pochowane w pudełkach. Na tych pudełkach były rysunki, jak praca w środku wygląda. U Nicka prace leżały w ogrodzie przed pracownią. Nawet taka anegdota, że on, Nick wysłał jakąś butelkę do Japonii i ktoś, kto otworzył tą paczkę w Japonii, znalazł też ślimaka. Więc jakby byłam w szoku, że takie dwa różne sposoby pracy, dwa różne sposoby bycia. Martin nauczył mnie, jak robić duże prace, nie korzystając z koła. Potem trafiłam do Francji. To jest
100 kilometrów na południe od Paryża, to jest taka miejscowość La Borne. Tam w okolicy mieszka 120 ceramików, jest to taka mekka dla ceramików. Oni mają swoje stowarzyszenie, mają swoje święto, swój piec, swoje wystawy, można tam odbyć rezydencję. I pierwszego dnia, kiedy przyszłam do pracy, to Maja powiedziała do mnie, słuchaj, to wytocz 100 kubków dzisiaj. I ja, okej, okay, umiałam toczyć, mogłam wytoczyć kilka, ale żeby takich samych i 100, więc w ogóle mówię, Maja, ja nie potrafię. A potem się okazało, że jeżeli jest się praktykantem we Francji, to i nie potrafi się toczyć ich prac, czyli nie potrafi się pracować jakby tak, żeby oni zarabiali na tym, to trzeba im zapłacić. Ja nie miałam pieniędzy. W sensie ja miałam pieniądze na przejazd od jednego karncerza do drugiego, ale tak naprawdę oni jakby jadłam to, co mi dali i spałam tam, gdzie mi mówili, że tu możesz spać, tak? W związku z czym miałyśmy z Mają taką umowę, że ja pracuję w ogrodzie 4 godziny dziennie, 6 godzin ona mnie uczy ceramiki. I ta pracownia była takim miksem między Nikiem a Martinem. Jakby część rzeczy była uporządkowana, część była chaotyczna. Potem wróciłam do Polski, próbowałam pracować i zajmować się ceramiką, to nie do końca wyszło, więc koniec końców i tak wylądowałam w tej fantastycznej szkole na Bornholmie, którą Annemette mi polecała na początku. To jest szkoła, do której niesamowita. W pracowniach jest wszystko, są wszystkie materiały, jest, nie wiem, 12 piecy, różne rodzaje pieców, ma się klucz do szkoły. To jest wyspa, na tej wyspie jest jedno kino, jakby nic się nie dzieje. Jest bardzo pięknie, ale jakby można cały czas siedzieć w pracowni i pracować, w związku z czym ja jakby spróbowałam wszystkiego. Bardzo dużo eksperymentów, bardzo dużo prób, błędów. Bardzo dużo błędów. Obowiązkiem w tej szkole jest praktyka, więc kolejny wyjazd. Nael już wspominał, że Korea Południowa jest takim naprawdę cudownym miejscem dla ceramiki, w związku z czym ja też zupełnie przez przypadek jakby poznałam Koreańczyka i on powiedział, że tak, możesz przyjechać. Też miał piec na drewno, tu są takie piece dosyć duże. Ja chciałam taki piec budować, ja chciałam się nauczyć taki piec budować, ale no był problem, bo w Korei kobiety się tym nie zajmują, więc oni tak nie wiedzieli, co ze mną robić, no bo jednak jakby to jest męska praca, ja jestem kobietą, więc trochę tak próbowali. Pamiętam taki dzień, kiedy musiałam właśnie z młotkiem czyścić cegły przez cały dzień, żeby pokazać im, że dam radę, zrobię to, jakby. Więc to była taka no, ciężka praca, ale też bardzo fantastyczne doświadczenie z innej kultury, w innej tradycji. Cudowne. A potem, ponieważ jakby pomyślałam sobie, Boże, ciągle z tą zagranicą, może do kogoś w Polsce pojadę, pracowałam dla Marka Cysuły przez parę tygodni, jak jeszcze mieszkał w Kielcach. I jak wróciłam do szkoły po tych wszystkich praktykach, to pomyślałam sobie, jestem jednak częścią takiej historii ceramicznej. Jakby taką malutką bardzo, ale jednak to jest ważne, co było zrobione wcześniej, jak to było zrobione. Ja jakby muszę robić coś dobrego, bo jakby nie mogę zaśmiecać świata jakimiś okropnymi rzeczami. I to była praca, która jakby na podstawie cegieł, która wyszła po tych przemyśleniach moich. Tuż po szkole trafiłam, dostałam pracę w School of Form w Poznaniu. Przez pierwszy rok byłam tam technicznym, czyli zorganizowałam tą pracownię i uczyłam studentów. I potem już tylko uczyłam studentów. Po kilku latach przyszli sami jakby garncerze polscy. Miałam okazję, byłam zaproszona do projektu z polskimi garncerzami z Medyni Głogowskiej, więc to w ogóle fantastyczne, że mogę wreszcie znowu poznawać polską tradycję. To były 2 lata ciężkiej pracy, znowu też takie męskie towarzystwo garncarzy, piec na drewno, więc też to jest zawsze ciężka praca przy piecu na drewno. Ja pracowałam tam ze studentkami, które zaprosiłam i z Ewą Klekot,
antropolożką. Jakby owocem tego projektu był zestaw 10 na 960 siwaki. I też to, co mi dała szkoła, to takie bardziej projektowe nastawienie, no bo jednak to była szkoła projektowania, więc ja jakoś tam musiałam się w tym wszystkim poodnajdywać. I tych projektów w pewnym momencie się sporo nazbierało. Ja uważam, że to jest bardzo dobry projekt. No i poznałam też wtedy Irinę Griśnę bardziej i postanowiłyśmy założyć Augusta. Tak? August Design Studio powstało jakby na bazie moich różnych projektów, Iriny projektu dyplomowego. I zajmujemy się generalnie porcelaną, którą odlewamy. Ja staram się, żeby te prace były dobrze wykonane, żeby jakby nie zaśmiecać. Czyli one są zawsze projektowane i potem wykonywane przez nas. Tak. Lampy, naczynia, półki, obiekty. Moja praca w 1/5 polega na tym, że jestem w pracowni i pracuję z materiałem. Bo bycie rzemieślnikiem to nie w obecnych czasach i to, że ja z tego żyję, to nie jest tylko to, że ja tworzę pracę. To jest to, że zajmuję się księgowością, zajmuję się marketingiem, dostawami, czyli wszystkie te materiały muszę sobie zgromadzić, dystrybucją. Jakby spędzam czas generalnie też przed komputerem bardzo dużo, bo muszę komunikować się ze światem, muszę te rzeczy opakować, wysłać, bo jakby spędzam czas na spotkaniach, także bycie rzemieślnikiem, myślę, że w dzisiejszym świecie to też jest takie ogarnianie, bycie firmą jednoosobową, tak? Nie tylko tworzenie kultury, ale także po prostu bycie firmą. Dziękuję.